20 kwietnia, 56 dzień wojny. Chrystus zmartwychwstał. On prawdziwie zmartwychwstał. W tym roku święta nie są zbyt radosne. Wojna pozostawia swoje ślady. Poniedziałek po Wielkanocy przyniósł wieści o ostrzale Lwowa. Rozpoczęła się silna ofensywa na Mariupol. Kiedyś wydawało się, że zobaczyliśmy już prawdziwe oblicze zła, ale teraz mam wrażenie, że to zło jest jeszcze większe. Jedyne, co mi pozostało, to modlitwa. Nie mam innej broni. Pewien ksiądz opowiedział świadectwo żołnierza, który w czasie bitwy czuł się tak, jakby ci, którzy się za niego modlili, byli blisko niego. Okoliczności są takie, że mam okazję przez 8 dni przeżywać rekolekcje w ciszy. Jest to dla mnie wielka radość, ponieważ w zeszłym roku również przeżywałam takie rekolekcje. Był to niesamowity czas, w którym Słowo Boże bardzo głośno przemawiało do mojego serca. Dlatego proszę Was o modlitwę za mnie w czasie tych rekolekcji. Przez najbliższy tydzień nie będę pisała dziennika, ponieważ wyłączam telefon i internet. Modlę się za każdego z Was i proszę o dobre przeżycie świąt wielkanocnych dla każdego serca. Chrystus zmartwychwstał.